Hej, hej, tu Liz Katrin, a to są Podlizuchy, a ze mną dzisiaj są siostry Bui, czyli Mai i Julie. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Jesteście niesamowitymi po prostu artystkami, które tworzą kino niezależne, a opowiedzcie, jak to się zaczęło. W zasadzie od zawsze, bo odkąd byłyśmy małe, to podkradałyśmy taką kamerkę naszego ojca, który się filmował, jak ćwiczył. I zawsze ja lubiłam siedzieć z kamerą, Julia lubiła tam reżyserować, braliśmy znajomych i tam kręcił. No i odkąd pamiętam tak naprawdę, no. Mamy takie stare, stare filmiki, więc można powiedzieć, że od zawsze jak traktujemy to jako taka fajna zabawa. I to było na takich kasetach jeszcze. Tak, takich wielkich. No tak, pamiętam, takie grube. Tak, to było tak, że mieliśmy jedną kasetę i ona była biedna bardzo ta kaseta, bo się... Tak bywało na to i jeszcze na to, jeszcze na to, jeszcze na to. Kółko. Tak, a dopóki nie umarła, to wtedy była następna. A pamiętacie, co pierwszego takiego nagrałyście? Pamiętam, że to była taka opowieść o superbohaterce, która ratuje chłopaka, który spada z góry. Józef Balicki zagrał. Tak, nasz przyjaciel. Tak. To się nazywała La Nuit des Héros, bo to był taki program we Francji. Noc bohatera, tak? Tak. A my zrobiliśmy z tego La Nuit des Héros, czyli tak, noc... Zer, tak. A powiedzcie, co lubicie w ogóle najbardziej w kinie niezależnym? Najbardziej. Wolność, że tak kino niezależne, tak, daje taką możliwość po prostu zrobienia tego, co się ma w wyobraźni i oczywiście jest o wiele trudniej, no bo nie ma się środków, ale z drugiej strony no wolno ci robić to, co ci w duszy gra. Też coś o tym wiem, bo muzykę taką niezależną tworzę, także... Tak. Także rozumiem całkowicie. I plusy, i minusy. Tak. A realizujecie nie tylko filmy, ale też sztuki teatralne, jakieś happeningi, teledyski. Współpracowałyście z niesamowitymi osobami, bardzo znanymi, jak na przykład Kaja Orliński, Marysia Sadowska. I powiedzcie, która z tych form najbardziej was fascynuje? Czy kino, czy teatr bardziej, czy jeszcze jakieś inne środki wyrazu? No, zdecydowanie kino. Kino i małe formy. Tak. Bo małe formy mają taką wdzięczność, że no nie jest to proces dwuletni, tylko można się po prostu spiąć i mieć efekt dosyć szybko. I to jest tak, że to jest takie natychmiastowe, więc to jest takie jakby prosto z duszy, tak? A nie takie po prostu... Spontaniczne. Bardziej spontaniczne, tak. I to jest przyjemne, super przyjemne. Tak, to prawda, dokładnie tak. Ale tak odpowiadając na twoje pytanie, to świat wideo, świat filmu, świat tego ruchu obrazu filmu. Krótki, długi, dłuższy, ale tak jak Maj mówi, że no. No bardzo, bardzo przez jakiś okres lubiłyśmy teledyski robić, bo to łączyło po prostu muzykę, więc jakby to jest piękne, jak się łączy muzykę z obrazem, więc jakby to było takie nasz konik, tak? Ale teraz idziemy bardziej w kino. Kochamy nadal, ja kocham nadal robić teledyski, bo kochamy też muzykę i ja na przykład, dla mnie muzyka to jest jedna z takich nielicznych sztuk, która powoduje, że mi się włosy jeżą na skórze, że dostaję takich dreszczy i to muzyka wywołuje u mnie to. I jeszcze to, co jest niesamowite w muzyce, to jest to, że to jest jedna z najbardziej abstrakcyjnych tak naprawdę sztuk. Ona nie jest, jej się nie da opowiedzieć. To jest sztuka najbardziej abstrakcyjna i wybitni muzycy, nasi przyjaciele, którzy są muzykami, no wbrew pozorom mają ścisłe umysły. Więc to też pokazuje,
To też pokazuje, jak bardzo ta muzyka jako dziedzina sztuki jest absolutnie zjawiskowa. Dlatego uwielbiamy teledyski i mieliśmy ogromne szczęście, że mogliśmy naprawdę bardzo różne, dotknąć bardzo różnych stylów. Od muzyki klasycznej poprzez totalny, całkowity pop. I we wszystkich tych dziedzinach, we wszystkich tych, nie dziedzinach, tylko mówię, stylach, no jest coś magicznego, magicznego, coś, co łapie. Najbardziej mnie oczarował teledysk chyba Orlińskiego, bo ja w ogóle uwielbiam operę i śpiew i kontratenorów, tak samo Farinellego, te czasy baroku i tak dalej. Także nie, a ten teledysk jest po prostu zachwycający, jest tak piękny. Polecam w ogóle wszystkim wam, słuchaczom, oglądaczom, żebyście koniecznie odwiedzili stronę. Będzie link pod spodem. Sióstr Bui. I obejrzeli naprawdę wszystko, co tam jest. Jest niesamowite. To musimy koniecznie tam dodać nasze prace, bo tam chyba jest tylko 10%. Tak. No ja wiem. Bo 5% tego, co zrobiliśmy. Ale zrobimy to. Dodajcie. Koniecznie. Wracając do Orlińskiego, fajnie, że nie mówisz, bo to było niezłe wyzwanie. Nie wszyscy o tym wiedzą, że tam historia, która tam jest, to jest historia libretta. To jest prawdziwa historia, która się pojawia i się dzieje w operze. To jest ta sama historia i dlatego to było niezłe wyzwanie, no bo stwierdziliśmy, że Jakub jest na tyle niezwykły, że on jest taki bardzo nowoczesny, współczesny, a śpiewa operę Handla. No i stwierdziliśmy, że dobra, to spróbujmy połączyć tą klasykę ze współczesnym światem, ale opowiadając historię, która rzeczywiście wymyślona została przez Handla. Niesamowite to było, naprawdę. A też chciałam się dowiedzieć czegoś więcej o tym happeningu świętej pamięci Natura. To, co jest ciekawe w tym happeningu, to jest to, że wygraliśmy. To nie wiem, czy wiesz, że nam się udało. Czyli, że była taka sytuacja, że rzeczywiście mieliśmy takiego zaprzyjaźnionego ekologa, bo my bardzo jesteśmy blisko wszystkich tych aktywistów cudownych. No i który miał załamane ręce i mówi, Boże, ja już nie wiem, co mam zrobić, bo za chwilę po prostu nam zjedzą kawałek łyśca. Zjedzą, się zabiorą. Tak. Trzeba to nagłośnić. No i wpadł na pomysł i zapytał się nas, czy my nie chciałybyśmy pomóc mu, żeby to było głośniejsze, żebyśmy zrobili happening, żeby cokolwiek, żeby zrobić tak, żeby media się zainteresowały. Byłem jasne, dla natury zrobimy wszystko. Najwyższa Izba Kontroli się zorientowała dzięki mediom właśnie, że coś jest nie tak. No i wycofali tę możliwość zabrania tego kawałka. Tego kawałka właśnie, który powinien być w naturalnym miejscu i środowiskiem i nie wolno po prostu tak naprawdę tego tknąć. No i to no powinno być po prostu absolutnie, te granice powinny być nienaruszalne parków narodowych. One powinny być nienaruszalne. I stały się naruszalne. Na szczęście zrobiliśmy happening, był głośny, media się zainteresowały i to spowodowało, że rzeczywiście działało. Oczywiście to była ogromna praca ekologów. Bo nasza praca to było tylko takie, zauważcie nas. Ale ekolodzy zrobili olbrzymią pracę prawną, która trwała latami. To było 4 lata, a może nawet i 5 lat ogromnej pracy ich, żeby nie doszło do tego. I właśnie nawiązując do języków, teraz mi się skojarzył wasz projekt Władczyni Lasu, gdzie został wymyślony specjalny, niesamowity prasłowiański język. I w ogóle tematy słowiańskie, prasłowiańskie przewijają się bardzo często w waszych filmach, w waszej twórczości. Skąd w ogóle fascynacja takim tematem? Mi się wydaje, że z dwóch powodów. Pierwszy to jest to, że przez to, że mieszkałyśmy całe dzieciństwo we Francji i nie znałyśmy za bardzo tej kultury, jak przyjechałyśmy do Polski, to nas totalnie zachwyciła, bo to było dla nas takie egzotyczne. Coś nowego, no tak. Mimo tego, że mamy korzenie polskie i jakby to jest też fascynujące, no bo tak, to jest jakby też... Ale najbardziej nas fascynuje to, że to jest jeszcze takie tajemnicze wszystko. Bo mało wiadomo, tak? Co, jakby, tak. Jakby można bardzo dużo
jakby to otwiera wyobraźnię, tak? Bo mamy jakieś skrawki, wiemy, że jakieś tam były legendy, wiemy, że były zwyczaje, ale nie ma, no to jeszcze nie istnieje w kulturze, tak? Tak mocno. I to jest tak piękne i to jest tak magiczne, że warto po prostu jakoś to upowszechnić bardziej. Mm-hmm. Tak, tak dokończę to, co Maj mówi, bo właśnie dokładnie się zgadzam z nią, że tak jak mamy, nie wiem, kulturę mamy celtyckie, mamy nordyckie, czy starogermańskie, że mamy takie wyobrażenie tego świata, tych prakultur, że tak to nazwę. Mm-hmm. Starożytną Grecję, wszystko zostało jakoś gdzieś zapisane. Natomiast ta prasłowiańskość, w momencie, gdy my się pojawiłyśmy, jeszcze nie było takiego boom, jak teraz jest, bo teraz już zaczynamy, już wszyscy wiedzą, co to jest Leszy, ale jak my zaczynamy, tak, to już jest normalne, ale jak my zaczynałyśmy się tym fascynować, to jeszcze nikt nic nie wiedział. Wiadomo było, że jest jakaś Baba Jaga. Tak. Ale takiej szerszej świadomości kulturowej Polaków, no to nie było takiej świadomości. No i to, co jest przepiękne, to na przykład bardzo lubię, co na przykład można zauważyć Władca Pierścieni, że artysta czerpie z różnych takich właśnie mitologii i tworzy własny język fantazy. Mhm. No więc pozwoliłyśmy dokładnie na to samo, czyli że też czerpiemy z różnych takich mitów, jakichś pozostałości, baśni, które są i stworzyły własną opowieść. Czyli my nie próbowaliśmy odzwierciedlić rzeczywistą, historyczną prawdę, jak wyglądała prasłowiańska kultura, ale zrobiliśmy to samo, co Tolkien, czyli zainterpretować na swój fantastyczny sposób, ale nie Celtów, nie nordyckie, tylko właśnie słowiańskie. No i wychodzi wam to niesamowicie po prostu. Teledysk Perun to bardzo, bardzo polecam. Zresztą wszystkie inne też, ale to jest coś po prostu fantastycznego. Ja zresztą też kocham te klimaty. A powiedzcie, jak doszło do stworzenia właśnie Władczyni Lasu, bo to też jest film, który nawiązuje do Torgala, który teraz zresztą ma się doczekać gry, także zobaczymy, co z tego będzie. Jak to się zaczęło? No tak, szaloną zimą. To było tak, że my w ogóle Torgala znamy z dzieciństwa, bo we Francji jest on szalenie popularny. Każdy dzieciak po prostu zna na pamięć. Cudownie. Tam to tak znają, bo tutaj mniej, co nas bardzo zdziwiło, tak? No bo wiadomo, Rosiński jest stąd, ale we Francji to jest po prostu Każdy po prostu przez to przeszedł i my też, tak, mieszkając tam, byłyśmy tym zafascynowane. Mm-hmm. No i tym bardziej, że tak, no, Rosiński to rysował. Potem, więc była taka, to się w ogóle zaczęło od takiej pięknej polskiej zimy. Mm-hmm. I Julia dzwoni i mówi: Maj, słuchaj, jest tak pięknie, że ja czuję, że musimy coś zrobić. No dobra, jaki masz pomysł? Tak, wiesz, no zróbmy wojowniczki. Okej, dobra. Na śniegu, no tak, super. Maj mówi, dobra, róbmy to, bo rzeczywiście zima była absolutnie zjawiskowa. Taka polska zima z takim ogromnym puchem śniegu. Tylko już tego nie ma teraz. Wtedy było. No i biorę za telefon i dzwonię do wszystkich moich koleżanek. Ej, dziewczyny, słuchajcie, jest taka piękna zima. Zróbmy coś a la wojowniczki. Pobawmy się dla żartu. Mówi, dobra, jasne, no to przybierzmy się, takie wiecie, futra, coś tam z babci wyciągajmy. No i to był piątek, no i wszystkie dziewczyny, których namówiłam, większość, która chodzi też na wachlarze, po prostu wzięły z szaf babci, założyły jakieś kożuchy, no i to po prostu szaleństwo. I następnego dnia rano, pamiętam, jak siedzimy w metrze, w tych już ubranych, po prostu siedzimy, jedziemy na plan do mojego ojca, bo mój tata niedaleko, gdzie mieszka, ma taki lasek. No i tam zaczęliśmy się kręcić i zrobiliśmy taką zajawkę dla żartu. To był taki totalny żart. Po prostu potrzebowałyśmy to zrobić, bo była piękna, piękna polska zima. I rzuciliśmy to na YouTube'a, tak dla zabawy. I Ifi Ude wtedy skomponowała
tej nocy, w którym to kręciliśmy, utwór, przypienię piosenkę. No i następnego dnia, czyli już w niedzielę wieczorem, wrzuciliśmy to na YouTube'a. I był taki odzew przedziwny, taki naprawdę wielki. W tym ona Czapla, która kompletnie nas nie znała, napisała, że ona chce ten film i że ona tutaj nam da pieniądze i żebyśmy to zrobiły. I ja mówię, super, no to fantastycznie, czy da pieniądze, no tyle ile miała. Tak. Ale ten odzew był tak wielki, że myśmy po prostu się zdziwiły i ja powiedziałam, dobra, to pobawmy się, róbmy dalej. Ale nie, Julia, to było to. Tak, że Rosiński do nas zadzwonił. Przecież to od Jezu, tego się wzięło. Oczywiście. To zobaczył, zadzwonił nas. Ja się wystraszyłam. Julia się wystraszyła, bo myślała, że chodzi o sprawę autorską. Tak, to się było jeszcze. Bo to było tak, że my na YouTube, pamiętam, żeśmy na YouTube i nagle dostaję na Messengerze, jest napisany Piotr Rosiński i pisze, chciałbym się z wami skontaktować, proszę podać swój numer telefonu. I ja mówię, koniec, po prostu super, prawa, tak. Będziemy musieli bulić jakieś ogromne pieniądze, koniec świata. No ale na szczęście wysłałam mu numer telefonu, zaczynamy gadać i się okazuje, że w ogóle nic z tych rzeczy strasznych, tylko właśnie, że to jest super, że to jest fantastyczne. Przeciwnie. Tak, żebyśmy dalej to kontynuowały. Więc kontynuowałyśmy. Oczywiście nie mieliśmy w ogóle żadnych, absolutnie żadnych finansów. Mieliśmy jakieś takie... Wtedy sprzedałyśmy sztukę. Sprzedaliśmy sztukę, ale to nie są finanse, bo mieliśmy jakieś pieniądze, to było pieniądze, że po prostu mogliśmy ugotować jedzenie dla ekipy. No że tak. Po prostu było jedzenie. Natomiast to, co bardzo nas zainspirowało i to, co było dla nas ważne, to była postać Chris de Vanor, czyli kobieta wojowniczka. I to były takie czasy, to było dosyć dawno temu, kiedy jeszcze ta kobieta wojowniczka nie została taka eksponowana. To było jeszcze... Zaczęliśmy to kręcić jeszcze zanim pojawiły się te wszystkie... Był 2010... No na pewno jeszcze nie było wikingów. Tak, tak, tak. O tron, to były takie początki, kiedy jeszcze te kobiety wojowniczki jeszcze się... Brudne kobiety wojowniczki, nie na obcasy. się nie pojawiły, więc zaczęliśmy to kręcić i przez to, że nie mieliśmy finansów, to bardzo długo to trwało, ale obserwowałyśmy z taką satysfakcją, że my zaczęłyśmy robić te brudne wojowniczki z tymi mieczami i łukami. I że właśnie patrzymy i na naszych oczach one się pojawiają w tych wielkich produkcjach. I to było dla nas po prostu wspaniałe. Czuliśmy, że okej, jesteśmy razem z prądem. Ludzie potrzebują na chwilę. Teraz się to zmieniło, bo teraz już nie są modne wojowniczki, tylko szamanki. I też wyprzedziłyśmy to i też miałyśmy poczucie, jest super. I to jest dla nas bardzo przyjemne, że to tak się fajnie toczy, że coś tak dzieje. Mhm. A powiedzcie o tym języku wymyślonym do tego filmu. To Iwona, to jest praca Iwony. Tak, to jest praca Iwony. Ja miałam taką sytuację, że myślę sobie, dobra, idziemy do lasu, jesteśmy pobrudzeni, wszyscy jesteśmy w tym błocie, wszystko ma być prawdziwe. Jest prawdziwe, bo jest to jedyna rzecz, na którą kuchaliśmy i dmuchaliśmy, to była kamera, ale cała reszta to my w tym błocie. I możemy mówić normalnym, współczesnym polskim językiem, no przecież wtedy tak się nie mówiło, no był inny język. No i wymyśliłam, że dobra, musimy wymyślić język pradawny, prastary, po to, żeby naprawdę się wczuć, żebyśmy my wszyscy w tym błocie czuli, że jesteśmy zupełnie w innym świecie. No i Iwona Czapla wzięła to zadanie na siebie i napisała. Ona też skoczyła różne języki, więc była idealną osobą. Do tego, żeby to zrobić. Fantastyczne. No i kolejny projekt też, który niesamowicie mi zapadł w pamięci, to jest Świtezianka w waszym wykonaniu. To jest po prostu wielokrotnie nagradzany zresztą, cały czas nagradzany, prawda? Ciągle nowe nagrody spływają. Wspaniały, niecodzienny zupełnie projekt. Polecam bardzo zobaczyć. A skąd wziął się ten pomysł? Dlaczego Mickiewicz? No, to jest dosyć ciekawa historia, dlatego że, tak jak Maj mówiła, my przyjechaliśmy do Polski dosyć późno. Mhm. I przyjeżdżamy do Polski, uczymy się tego języka, no i ucząc się tego języka i ucząc się polskiej kultury,
poznajemy Mickiewicza. I poznajemy Mickiewicza w takim duchu, że tam są duchy, że tam są śwityzianki. I taki jest cały świat fantastyczny, taki magiczny. Jezus Maria, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest tajemnicze, jakie to jest mroczne, jakie to jest romantyczne, jakie to jest cudowne, to jest idealne na film. No i sprawdzamy z siostrą, czy ktoś kiedyś zrobił film na temat właśnie tych śwityzianek i tych duchów Mickiewicza, i się okazuje, że nie. Jak to? Przecież aż samo się prosi, no ktokolwiek to przerabiał w szkole, no to aż chce się zobaczyć tą nimfę wyskakującą z tej wody. No i okej, nikt nie zrobił. To w takim razie, no to co robimy? Pobawimy się. Natomiast to było bardzo trudne wyzwanie, bo też miałam ogromną świadomość, że to jest poezja. I że to jest język inny niż dialogi. Że to nie jest proza, tylko że to jest poezja. I to jest wieszcz polski. To my nie możemy, musimy super uważać, my nie możemy pogwałcić jak gdyby to piękno literatury. Mm-hmm. I powinniśmy w związku z tym zrobić 100%. Znaczy, że nie zdejmujemy i nie dodajemy żadnego, absolutnie żadnego słowa, tylko po prostu, jak jest umarz po polsku? Czy szacunkiem. Tak, szacunkiem. Dla źródła. Szacunek dla źródła, tak. Dla Mickiewicza to 100% tekstu. 100% tekstu. I to był nasz cel, żeby zrobić po prostu, żeby nic nie zmienić i żeby po prostu zrobić obraz do poezji. Tak? Do poezji. Mhm. To było dla mnie, znaczy to było trudne. To było potwornie trudne i z drugiej strony mówi, Boże, ale to nikt nie da rady tego obejrzeć. Bo poezja jest fajna, jak się ją czyta samemu, się ma ten tomik, jest herbatka, jest piękny widok w góry, czytasz sobie poezję. Ale oglądać poezję? No ale dobra, trudno. Stwierdzimy, eksperymentujemy, zobaczymy. I tak powstała Śwityzianka. I w ogóle absolutnie nie spodziewałyśmy się takiego odbioru, takiej sytuacji, w którym Śwityzianka okazuje się być kanonem dla polonistek. Ono stało się takim... Tak, bardzo przyjemne jest to, że piszą do nas polonistki i mówią, że dzięki temu, że nagrałyśmy, to dzieciaki polubiły Mickiewicza, bo tak jak wcześniej jakby nie było tej takiej miłości do tego, no bo obraz i film daje jakąś magię, tak? A dzięki temu, że właśnie są w stanie to obejrzeć, to właśnie polonistki są strasznie kochane i zachwycone, bo mówią, że jakby dzięki temu dzieciaki po prostu lubią to, tak? Tak, polubiły tak. Coś, co wcześniej tak... Wywracało oczy, no znowu poezja. No łatwiej jest tak obejrzeć... I zrozumieć też. Zrozumieć, bo tak, bo to jest też zmienia historii. No to jest język jednak, no to było 200 lat temu, no to język się zmienił do tej pory, jeszcze do tego poezja, no to nie jest łatwe, żeby to zrozumieć. No jeszcze mieliśmy ogromne szczęście, bo tam na tym planie, w tym projekcie spotkaliśmy dwie niesamowite osobistości. Nikodem Rozbicki, który po Śwityziance nagle po prostu wystrzelił i jest teraz aktorem number one. Mhm. A wtedy mieliśmy taką sytuację, że nie do końca... Znaczy, zobaczyliśmy go i mówimy, Boże, jaki on jest zdolny, jaki to jest super chłopak. Na castingu od razu, bez dwóch zdań, bierzemy go. Aha. No i druga postać, która absolutnie niesamowicie też wzmocniła, to jest głos Justyny Święs. Taki perlisty, taki głos Śwityzianki, głos syreni. Tak, magiczny. Tam zakomponowała. Zaśpiewała, to kompozycję robił. A kompozycję robił Jarek, Słonki Łami. Tak. Tak. Więc to po prostu bardzo zdolne osoby tak, w świecie no muzyki, i tak. Które... No i mieliśmy też fantastycznych drugich aktorów, w sensie, że Paula Szpakowska, która była Śwityzianką, no cudowna dziewczyna, czy Patrycja Gacka, która po prostu no, miała tą wspaniałą urodę tej demonicznej Śwityzianki. No idealnie, po prostu mieliśmy totalne szczęście. Ale powiedzcie, jak to kręciłyście, bo tam jest praktycznie no,
90% to są zdjęcia podwodne. Czy to, jest, no to tak. są jakieś triki, czy naprawdę? Przez to, że no, nie oszukujmy się, budżet był bardzo, bardzo skromny. To trzeba było na żywo, tak? Więc my to zrobiliśmy w nocy w basenie, takim zwykłym basenie, taki, gdzie się pływa, tak? Tak. No i to dzięki, bo właśnie to jest bardzo ważne. Słuchaj, to, co Maj mówiła, my nie mieliśmy tak naprawdę, bo czy gdyby ktoś dowiedział się, ile kosztował ten film, to by się złapał za głowę. My nie możemy mówić, żeby nie mówić. Natomiast przyzwoite. Natomiast ogromne szczęście mieliśmy, że byli przyjaciele, w tym właśnie Adam Wasiak, który załatwił nam basen w nocy. Że jest kochany. Sam włożył, bo on jest nurkiem. I on filmuje nurk podwodny. A my zaczynamy robić tę scenę. I Maj mówi, nie, no ale to trzeba filmować. I zrobiliśmy coś, czego nie wolno robić. Nie słuchajcie tego. Ale Maj mówi, Julia, bierz ten bukal. Jaki jest bukal po polsku? Akwarium. Bierz to akwarium. Przytrzymaj go tutaj, a ja wsadzę w nią kamerę. I Maj, która kosztuje nie powiem ile, i ją wkłada do tego akwarium, które jest w wodzie. Piotrek trzyma kable nad głową, jak jeden kabel by spadł, to już też koniec. Po prostu my robiłyśmy takie rzeczy, w których myślę, że gdyby był snapit, to już byłby koniec. koniec. Nie, ale no, dzięki temu, że to kino niezależne, to wszystko jest możliwe. Tak. No teraz już byśmy tego nie powtórzyły, po prostu czysto bezpieczeństwa, czystego bezpieczeństwa. No to było dosyć nie tak, ale wszystko się bardzo pięknie udało. No, najgorzej to byśmy utopili kamerę. No to... A prąd? Nie zabiłby aktor. Nie no, kamera była na baterii. A, na baterii. No, niesamowite, że ludzie wytrzymali pod wodą, bo to rozumiem, że krótkie te sceny pewnie były, ale to wygląda tak, jakby oni naprawdę długo tam byli. Tak, no bo musieliśmy, tak, no bo to było tak, że Paula była niesamowita, bo ona potrafiła naprawdę wytrzymać pod wodą bardzo długo. I wow. Jak mówiła pod wodą, to też było niesamowite, że, bo my w slow motion też to nagrywaliśmy. Mhm. I tam różne triki robiliśmy, żeby dwa razy szybciej mają mówić. Aha. I ona tego nie widać, ale ona dwa razy szybciej mówi. A my chcieliśmy, żeby był ten taki senny jakiś taki... No właśnie, taki klimat. Efekt, dlatego że ona mówi dwa razy szybciej, żeby ten tekst wypłynął. No i ona była bardzo, bardzo naprawdę była świetna. Była niesamowita. Paula i też, była tak, i oni świetnie, pod to wodą sobie świetnie poradzili. No właśnie. Całą noc w wodzie siedzieli i po prostu powtarzali Mickiewicza. Ani razu nie zjajęknęli. I byli naprawdę, zaproponowali fajne rozwiązanie. No, tak. Cudowne, oni byli absolutnie cudowni. To są aktorzy, których no, życzę wszystkim reżyserom. Takich aktorów, tak. Mhm. A właśnie a propos wody, to woda pojawia się, ten żywioł w chyba prawie wszystkich waszych teledyskach, filmach. Czy to jest przypadek, czy...? No żywioł to jest, ten żywioł, woda to jest no, życie, no to jest chyba jeden z takich najfajniejszych. W ogóle woda w kinie jest piękna, jakby obraz kocha. To też jest jakby, jak jest mokro, to jest tak mrocznie, jest tak prawdziwie, jest tak soczyście, jakby jest w tym coś magicznego, więc tak, no to lubimy to bardzo, to prawda. A wasz ulubiony żywioł? Właśnie woda, czy może jakiś inny? Woda. To jest ciężko powiedzieć ulubiony żywioł, no bo w rzeczywistości, jak się tak głębiej zastanowić, no to wszystkie żywioły mają moc. Tak? Mają moc i są potrzebne i są ulubione. Mamy w naszych filmach jest i ogień, i powietrze, i ziemia, i woda. Chris de Paranor była bardzo ziemista, bardzo. Tak. Bo to ziemia. Tak. Ale Perun był ognisty. Perun był ognisty, dużo było ognia. Racja. Tak, woda też była. Woda jest prawie zawsze.
Wpadają agenty. Powietrze to jest wiatr. Cały, moim zdaniem, cały ten orliński to jest bardziej powietrze, bardziej wiatr, bardziej pestrze. To jest rzeczywiście tylko ta woda zostaje nam w pamięci, dlatego że ona rzeczywiście jest zjawiskowa w obrazie. W obrazie. Mhm. Bardzo dobrze wygląda. No? Tak. A co myślicie o wykorzystaniu AI w tworzeniu filmów? Bo chyba też zaczynacie eksperymentować z tym i jak myślicie, co to przyniesie w ogóle filmowi? Ja jestem absolutnie zachwycona i bardzo żałuję, że tak wcześnie się urodziłam. Być może dożyję takiego momentu, kiedy to AI będzie w całej swojej pełnej krasie i mocy. To są same początki. Teraz mamy taki nowy projekt, bardzo mocno eksperymentalny, gdzie żywego aktora łączę z AI. Bardzo to mnie to jara, bardzo mnie to cieszy. Sam AI, bo są teraz takie różne głosy o tym niebezpieczeństwie dla artystów. Tak. No ja tych artystów, którzy w ogóle nie widzą absolutnie żadnego niebezpieczeństwa, bo jak się w to wejdzie i zacznie się w tym grzebać i to rozumieć, no to samo AI nie jest kreatywne. Znaczy, że trzeba to łączyć, trzeba umieć to napisać, później wyciągnąć to, co jest, to, czego chcemy zdobyć i później to połączyć, bo inaczej jest nudne. Mhm. I ja bardzo mocno widzę, kiedy robię AI i nie ma na przykład żywego aktora, to jest ładne na sekundkę, ale później już jest puste. I AI nie ma jeszcze możliwości teraz, żeby spojrzenie ludzkie, które ma duszę, chwytało za serce, tak jak to ujęcie prawdziwego człowieka, a ujęcie, które AI robi. Więc ja nie widzę żadnego niebezpieczeństwa w AI, wręcz przeciwnie, widzę partnera. A to jest narzędzie, tak jak każde inne, no to jest narzędzie, mi się wydaje, jeszcze, tak? Tak. To jest narzędzie, które jeśli umie się je umiejętnie używać, to naprawdę można dużo rzeczy zrobić, ale trzeba narzucać mu szyk i to nie jest tak, że on sam wszystko zrobi, no to jest jednak, to tak jak reżyser, tak, no ma świetnego aktora, tak, ale dokładnie. Musi go, żeby aktor wiedział, co ma zrobić, tak? Dokładnie. Dokładnie. Tak jak, znaczy nie wiem, no my staramy się z siostrą zawsze być jak najbardziej aktualne ze światem. Bo... Tak, bo to jest fascynujące kierunki, tak. Jakie to przybiera. Zwłaszcza, że kochamy science fiction też. O, czekam na coś takie, na jakąś większą formę science fiction. A tak się, że potrzebuję kupę kasy. No tak. Tak, że chyba, że AI będzie tak rozwijać, że uda nam się tak zrobić. Ale tak, to marzymy o science fiction. Tak, mamy już mnóstwo, no ale dobra, na razie są w szufladzie. Ale wracając do tego właśnie AI, do tego twojego pytania, no to ja sobie przypominam czasy, kiedy się cyfra pojawiła. Mhm. Jak ludzie mówili, nie, no cyfra nigdy w życiu nie zastąpi prawdziwej kliszy. Nie zastąpi, to prawda, ale na tyle się rozwinęło, że cyfra teraz po prostu dominuje, mówię o zapisie cyfrowym i pracy na zapisie cyfrowym. Do takiego stopnia, że na przykład Kodak bardzo na tym się, jak to się mówi, no przyjechał, przyjechał, nie wiem, jak to się mówi. Przejechał, tak, tak. No, nie wziął pod uwagę, że cyfra może nagle okazać się dominującą materią dla artystów wizualnych. I myślę, że to samo będzie z AI, że to jest, teraz ludzie oczywiście bardzo narzekają, natomiast myślę, że trzeba być gotowy. Świadomym i gotowym, więc ja na przykład cały czas eksperymentuję, sprawdzam i jestem zachwycona. No to tak. Dla niezależnych twórców to jest super narzędzie, bo no wiadomo, tak, że daje dużo możliwości. A powiedzcie, dziewczyny, jak to jest pracować z siostrą? A to jest super. My się świetnie dogadujemy. Tak, tak, pracować to jest dziwne słowo, bo dla nas to jest zabawa. No, tak. Tak. Robimy to naprawdę, bo jest to fajne, jest to jakby, daje nam to ogromną satysfakcję. Więc trochę to jest takie jak w dzieciństwie, tak? Po prostu łapiemy za kamerę i się bawimy. I na...
więcej, bo tak się złożyło, że cały czas jest niby jesteśmy my dwie duetem, ale nas jest więcej sióstr. Jak to? Jeszcze są siostry Bui jakieś? Tak. Siostry, która ciągle wszędzie gra u nas. Tak, Michalina, to ta blondynka w Perun. Aha. Tak, mamy siostrę Desi, która skończyła filmówkę i jest za kamerą. I mamy siostrę Lan, która pisze scenariusze. Wow. Ona jest niesamowitym naukowcem i jest, no jest takim mózgiem i za każdym razem ona, my mówimy, dobra Lan, my mamy taki pomysł, co ty o tym sądzisz? No super, ale i pokazuje nam kierunek, który po prostu jest strzałem w dziesiątkę. Świetnie. Ta siostra jest naukowcem, ale to nie byle jakim, bo ona się specjalizuje w konfliktach. Mhm. Ona jest psychologiem, czyli ona cały czas wyprzedza tak jakby to, co się dzieje w tej tkance społecznej. I to jest niesamowite, że ona naprawdę wyprzedza. I za każdym razem, jak ją coś pytamy, to ona nam dopowiada i my później mamy tą wiedzę, która nam pozwala na to, żeby dalej pisać, dalej działać. No tak, mamy siostrę, którą nie widać i mamy siostrę blondynkę, którą bardzo widać, bo ona gra w wszystkich naszych filmach, tylko przez to, że ona jest blondynką, nikt nie wie, że to nasza siostra. Nie wie, że to nasza siostra i ona, bo ona jest tej samej matki, ale innego ojca. No i też cała rodzina zawsze jest zaangażowana, nasz tata to non stop nam udostępnia. Też gra. Tak, i występuje. Występuje. Mamy taki film Fucking Blue Carrot, gdzie po prostu wszyscy zagrali. Nasza mama, nasz ojciec, siostry, wszyscy. Nasz tata jest mistrzem kung fu, wushu i tai chi chuan. I on jest dosyć taką legendarną postacią w Polsce w latach 70., kiedy były wtedy jeszcze ZOMO, to dla niektórych jest historia. I on był legendarną postacią, dlatego że on był jednym z pierwszych takich mistrzów sztuk walki, który działał z opozycją. I tak nasza mama poznała naszego ojca w podziemiach, kiedy moja babcia działała właśnie w tych obradach, ona brała udział w tych obradach Okrągłego Stołu, więc można sobie wyobrazić, kim ona była, ale zanim były obrady Okrągłego Stołu, była opozycja bardzo taka prężnie działająca, która wyciągnęła Polskę z tych szponów ZSRR-u i tego komunizmu. No i moja babcia poznała chcący niechcący moją mamę z moim ojcem, którym właśnie tym pierwszym mistrzem sztuk walki działający w tej opozycji. I no i on od tamtej pory nie stracił, wręcz przeciwnie, zyskał jeszcze coraz większą siłę bycia tym mistrzem sztuk walki, wschodnich sztuk walki. Mhm. On jest stosunkowo wschodnim człowiekiem, w sensie, że jest Azjatą, a nasza matka jest Polką i tak, tak pojawiło. No więc tak, a propos ojca. A szkoła wachlarzy bojowych? Bo bardzo często ten motyw też się pojawia u was w filmach i jest to coś pięknego. Tak, wachlarze bojowe w ogóle to się zrodziło z jakieś 17 lat temu. To jest, to najpierw pojawiła się po prostu szkoła tańca. Ona się pojawiła po tym, jak ja byłam w Gardzienicach i tam stworzyłam w takich laboratoryjnych warunkach taki styl tańca, w którym inspirowałam się gejszami, takimi kurtyzanami z wschodu, które nie tylko potrafiły uwodzić, ale też potrafiły walczyć. No ja to połączyłam w tym teatrze, bo tak samo jak Mai czy ja jesteśmy mistrzyniami kung fu, wushu i tai chi chuan, troszeczkę nie miałyśmy wyboru przez ojca. Ojciec... Byliśmy trenowane do mistrzostw. Tak, byliśmy trenowane do mistrzostw, więc jesteśmy mistrzyniami sztuk walki, no ale później była baletówka i ta baletówka spowodowała, że w teatrze połączyłam balet, czy taniec i sztuki walki i tak powstał taniec z wachlarzami bojowymi. No jak ja stworzyłam tą szkołę, to pojawiły się moje po prostu teraz dzisiejsze przyjaciółki, czyli dziewczyny, którym się spodobał pomysł, żeby nie tracąc swojej kobiecości, być wojowniczką.
bo to na tym polegała ta myśl wtedy. No i te dziewczyny, które też tego chciały, też tego szukały, w momencie, kiedy trafiły do mnie, no to do dziś po prostu razem cały czas jesteśmy, a to już jest chyba z 17 lat, no bo po prostu jesteśmy wojowniczki i się dobrze czujemy wśród wojowniczek. A to, że one się pojawiają często w naszych produkcjach, to jest dlatego, że no one są cudownymi dziewczynami, które bezinteresownie bardzo chętnie biorą udział w naszych projektach, a że nasze projekty są niezależne, no to zapraszamy niezależnych naszych przyjaciół. Każdy, kto chce. Tak, każdy, kto chce. No. Super. W ogóle jesteście niesamowicie wszechstronne. Maj, ty jesteś architektem, słyszałam też. Tak, jestem tak z zawodu architektem i mam właśnie swoje biuro, w którym teraz siedzimy. Popracowałam się późno. I tak, no więc jakby też mam film z siostrą, tak? I też jakby swoją pracę codzienną, zawodową. Tak, no bo Maj architektem inżynierem, czyli żeby nie mylić z architekturą wnętrz, tylko z architektem, który projektuje wielkie budynki. No jak się chodzi po Warszawie, to można zobaczyć parę budynków Maj. Jej projektów, tak, jest ich dużo. A na przykład? Koncepcję do hali Koszyki, która tu jest na przykład. O. Z tych, nie wiem, z tych znanych. Ten duży taki jest mój ulubiony taki. A ten, który zamyka Puławską, tak? Tak? Siedziba TDT. A wiem. Bojorski trochę taki. I to jest 100% twój projekt. To też moja koncepcja, tak. No ogólnie Ma jest niesamowitym muzeum, ale też to, co mi się wydaje ciekawe w tym, bo jak ja pracowałam też z innymi ludźmi, zdarzało mi się, no ale oczywiście no, nieporównywalnie lepiej się pracuje z siostrą. Ale to, co jest super w tym naszym duecie, to jest to, że Maj ma ten ścisły umysł tego konstruktora, w sensie tego, że ona widzi, ona jak widzi kadr, to ona go widzi, po prostu on jest idealnie wyważony, tak jak w architekturze. No nie może być krzywo, bo inaczej budynek się rozpadnie. I tak samo te kadry Maj, zresztą można zauważyć, że te kadry są po prostu, no są... Wyważone, tak. Są wyważone. Kiedy ja jestem absolutnie szalona, ja w ogóle biegam tam i z powrotem, krzyczę, macham rękami, w ogóle totalny chaos, 100% chaos jest, a Maj w ogóle w tym wszystkim jest tym taką ostoją takich fundamentów. Tak, nie? I jak ktoś na planie naszym, no to po prostu to widzi, no, że Maj jest tym spokojem, a ja jestem tym szałem, który biega i macha rękami. No. Ale to działa, po prostu no uzupełniamy się. Uzupełniacie się, właśnie. Ja nie lubię te techniczne rzeczy i tak dalej, a ja bardzo lubię. Tak. Jego, a pamiętasz, jak kiedyś tego żurawia zaprojektowałaś, zrobiłaś? Na początku, bo kiedyś nie było dronów, jak my zaczynaliśmy robić, a kochaliśmy takie ujęcia, takie mięciutkie, które jak przychodziły góra i dół. No i Maj kiedyś miał takie mieszkanie, nie za duże, to była kawalerka, ale po diagonalu postanowiła, że wybuduje, zrobiła konstrukcję i zrobiła całego żurawia. Żurawia w sposób tak wyważony, tak fantastyczny, że można było go wszędzie wziąć, rozstawić, ułożyć kamerę i po prostu robić te takie mięciutkie ujęcia. Teraz to nie robi dużego wrażenia, bo są drony. Drony, tak. Wtedy to naprawdę było coś niesamowitego. I ten żuraw miał ile? 4 metry, nie? No tak. 4, czy 6, już nie pamiętam. 6, no to długość kątnej po prostu mieszkania Maj. Gdyby Maj miała większe mieszkanie, to pewnie byłby dłuższy. Cała od A do Z po prostu całego żurawia. No. I to takiego, którego można było złożyć, założyć na plecy, pójść w dzicz, rozłożyć go i nakręcić. No tak, ale z drugiej strony też mam takie pomysły, jak włożyć kamery do akwarium. Ale dzięki temu takie zdjęcia są. Tak, bo to są zdjęcia, które wydają się, jakbyśmy mieli jakieś miliony. No dokładnie, to wygląda genialnie. Dlatego pytałam, jak to było kręcone, bo to po prostu
A słuchajcie, jakie filmy w ogóle was inspirują? Wasz taki ulubiony film? No chyba ciężko powiedzieć o jednym ulubionym, jak się w tym świecie pokazać świat, ale może... Bardziej po reżyserach, bo to są jakby chyba bardziej tak... Ja na przykład bardzo uwielbiam filmy Van Karwaja. One są takie poetyckie, takie malarskie. I to chyba... No i też my mamy, jak rozmawiamy z Julką, to mówi, a teraz robimy ujęcie Van Karwaja. Albo... Albo Godard. Nikt nie wie, co chodzi, a teraz oglądamy filmy, to też się tak... Więc ja bardzo lubię estetykę Van Karwaja, lubię Kubricka bardzo też lubię. No bo to jest... Trudno wyłonić film konkretnie. Tak, bo to one są rzeczywiście tak samo jak na przykład ja kocham Lyncha, bo David Lynch ma tą tajemnicę, mroczność. Dziwność taką totalną, tak. Ale też jakimś mistycyzmem, ale nie takim dziwnym. No, on jest wspaniały. No i ciężko powiedzieć, o który ulubiony Lyncha, no bo mamy wspaniały serial jego, ale też mamy wspaniały Mulholland Drive, więc to jest ciężko. To jest klimat. Właśnie to jest to autorskie kino, gdzie jakby każdy, jakby nie wiedząc, kto to nakręcił, widzi się nawet fragment, to się od razu wie, jakby czyje to jest. Tak. Jakby w tym jest cała magia, tak? Tak. Więc jakby to... No ja na przykład też uwielbiam Jarmusza, który też ma swój klimat, też nie jest łatwy. A ja lubię Zalęgę na przykład, bo jest dowcipny. No tak, no różnie. Gondraja też lubimy, bo jest też magiczny. Przede wszystkim to są twórcy tak, niezależnego kina. Zgadza się, to jest taki autorskie, bardzo autorskie. A wasza ulubiona scena z waszych produkcji? No to chyba rozmawiałyśmy to scena Świtezianki. Tak, myślę, że to jest tak. Świtezianka. Pod wodą. Tak, myślę, że tak. Chociaż też lubię tą scenę, jak dziewczyny się tam biją i tam złych ścinają. Krew się leje. To jest taka scena. Kobiety, które się mszczą na to zło męskiego świata, postanawiają się zamścić. No tak. To jest niesamowite. Na białym tle kręcone, takie po prostu przejmujące naprawdę. W ogóle gdzie można oglądać wasze filmy, powiedzcie? One po prostu krążą na festiwalach, bo to są krótkie formy. Świtezianka na przykład to ona bardzo często w różnych jakichś kinach się pojawia w ramach jakichś festiwali albo wieczorów, albo cykli romantyczności. No różnie. Ale też na VOD chyba jest. Wiem, że tam to jest tak, że nauczycielki, uczniowie to tam... Oni dostają dostęp, bo jest dostęp. Chyba jest link. W ogóle gdzieś jest jakiś, że jest... Bo na pewno jest, jak jest podręcznik języka polskiego dla siódmych klas, no to tam jest właśnie plakat Świtezianki, jest opis i tam jest chyba napisane, gdzie można to obejrzeć. Tak. Jakoś nie wiem, bo to jest... W ogóle to jest własność już teraz... Instytutu Adama Mickiewicza. Nie wiem. Narodowego Instytutu... Ninateki. Chociaż w Ninatece to jest. Ciężko powiedzieć, my nie do końca... My mamy coś takiego niestety, że kochamy tworzyć, kochamy wymyślać, zrobione... To już wam zapominamy. Ja nie znoszę pokazywać swoich prac. Myślę, że ja choruję. I pamiętam ostatnio, kiedy zrobiłam teledysk dla laboratorium pieśni Sajdalo, ja chorowałam 3 dni, zanim to komukolwiek pokazałam. O Jezu, jest genialny. Bo po prostu ja mam coś takiego, że uwielbiam, kocham ten proces twórczy, kocham, wszystko dzieje. Ale moment, żeby to pokazać, to jest po prostu dla mnie katorga. I gdyby ludzie mieli świadomość, ile rzeczy mam w szufladzie, to myślę, że by się zdziwili. Bo ja non stop tworzę, coś robimy i szuflada jest 1000 razy większa niż to, co pokazaliśmy światu.
to, że to robimy z innymi ludźmi, dla innych ludzi tak. Często też, no to wiadomo, tak. Że to trzeba pokazać. No jednak robimy to dla kogoś, w sensie, że to jest takie skomplikowane, to już to się nadaje na jakąś terapię, myślę. Tym więcej ludzi bierze udział w jakimś projekcie, no tym nie mamy wyboru wtedy, bo wtedy pokazujemy to, dlatego że to jest dla tych ludzi, którzy brali w tym udział. Mamy ogromny szacunek dla ich czasu, ogromny szacunek dla to, że oni poświęcili kawałek siebie, żeby być część tego projektu. A słuchajcie, jak widzicie w ogóle przyszłość kina właśnie takiego niezależnego, artystycznego? No niech rozkwita. No moim zdaniem jakby zawsze będzie, zawsze będą twórcy, którzy będą mieli tą potrzebę tworzenia. To jest coś, co nigdy nie umrze. To jest, tak, to prawda. Bo niezależnie od tego, czy są finanse, czy nie, ta potrzeba twórcza jest i póki będzie, a zawsze będzie, to kino niezależne po prostu przebędzie. Tak, będzie. Tak, trzeba pamiętać, że ten artysta przez wielkie A. Znaczy osoba, która tworzy, ona będzie tworzyć niezależnie od tego, co się dzieje na świecie. I artyści nigdy nie byli zbyt kochani przez rządy różne. Bacie autorytarne czy mniej autorytarne, no bo oni chodzą swoimi własnymi ścieżkami, co nie jest wygodne, żeby kontrolować. Artysta nie lubi być kontrolowany, więc ta niezależność zawsze będzie mu towarzyszyć. Mm-hmm. A jakie macie plany na przyszłość? Film zrobimy, tak. Teraz widziałam, że zapowiada się, nie wiem, czy to będzie teledysk, czy film Marzanna. Za chwilę, kiedy się okaże. Znaczy, to jest takie mniejsze projekty, mamy tak, dużo, ale taki duży, to będzie film. My jeszcze nie mamy za sobą pełnego metrażu, cały czas się do niego przymierzamy. Mamy fantastycznego partnera, który pisze z nami scenariusz i to nie jest tajemnica, nazwiemy go. Tomek Mala. Genialny, on jest świetny. Powiedz jeszcze raz nazwisko, bo akurat dźwięk zanikł. Tomasz Klimala. No i to jest też to, co mi się wydaje, że jest super ciekawe, to jest to, że zazwyczaj pracowałyśmy z samymi kobietami. Mm-hmm. Tutaj się właśnie zaczynają pojawiać te męskie pierwiastki, które tak naprawdę bardzo wnoszą w naszą pracę. I teraz we trójkę właśnie piszemy ten scenariusz. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy już będziemy na planie. Ja się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę. To nie będzie czysty dramat psychologiczny, tam będą elementy właśnie fantastyczne, bo inaczej się nie da. I będzie, na pewno będzie woda. Będzie woda? Będzie. No właśnie. A opowiedzcie może o jakichś innych pasjach swoich jeszcze. Ja to lubię podróżować i dużo się przemieszczam. Tak, Maj zrobiła nieraz podróż dookoła świata, czyli w jedną stronę i powróciła do kraju. A ja z kolei lubię góry. Bardzo lubię góry. No, kocham to. Lubię tą samotnię też, która tam się pojawia. No tak, to co nas otacza jest piękne, no, zwłaszcza natura. Tak? Natura, tak. I tak. To jest tak, że faktycznie to jest tyle pięknych miejsc. A my siedzimy w mieście, więc taka tęsknota za naturą jest bardzo silna w nas. Więc jak tylko jest możliwość ucieczki, to właśnie tam. I moja ulubiona natura to są wysokie góry. Bardzo, bardzo je lubię. Rozumiem, bardzo. Gdybyście mogły żyć w jakimś świecie właśnie z filmu, w jakim świecie byście chciały żyć? Nie tak na chwilkę, tylko żyć. Ty dasz nam chwilkę, dobra? Jasne. Ale to musi być filmowe, tak? Nie, niekoniecznie. No bo ja jakiś czas temu przeczytałam taką cudowną książkę, malusieńką, ale cudowna. Tytuł to jest Czerwona Baśń. Mm-hmm.
Korzeniowskiej. I ten klimat tej książki mnie tak urzekł, że naprawdę przez chwilę mogłabym tam sobie pożyć. Z tym kotkiem, z tym liskiem, z tym światem. W ogóle bardzo polecam tą książkę. No. Ale przez chwilę, tak? Nie przez chwilę. Tak, przez chwilę. Bo nie, no, jednak... Mi się wydaje, że, cały, no, że tu jest fajnie na ziemi, bo można tworzyć te światy i być w nich przez chwilę. A tak, żeby całe życie jakieś sobie wydać, to... A nie, właśnie fajnie Maj powiedziała, że rzeczywiście to jest tak, tak no, odpowiemy i nie odpowiemy, że jednak to, że żyjemy w takim świecie, gdzie możemy sobie kreować te światy i na chwilę się w nich zanurzać, jest o wiele bardziej fascynujące, niż zostać zamkniętym w jednym na świecie. Na zawsze, tak. Czy Star Wars, czy Duna, czy nie wiem. To tak, to ten świat, w którym jesteśmy, jest tak naprawdę absolutnie zjawiskowy, z tą możliwością właśnie tego podróżowania. Czy to za pomocą gier komputerowych, czy książki, czy filmu. Czy filmu. Czy robienie filmu. Czy robienie filmu, tak. Czy serialu. Myślę, że tak, że to jest to, co Maj mówi, to tak też do mnie najbardziej przemawia. Mm-hmm. A właśnie a propos Duny, widziałyście już drugą część? Ja jeszcze nie. A ja widziałam. Ja też nie. Ja widziałam. I jak oceniasz? Ja jestem zachwycona. Ja uwielbiam. Uwielbiam. Jestem zachwycona tą estetyką, bo to jest taka tak. estetyka, bo z Maj już jakiś czas temu, zresztą to widać w niektórych naszych teledyskach, że ja pamiętam, że kiedyś projektowałyśmy statek kosmiczny. No i zaprojektowaliśmy go całego z betonu, tak monumentalnie. I Maj się śmieje i mówi, Julia, ale kurde, to jest jeden z najcięższych materiałów. Jak chcesz, żeby to był statek kosmiczny? Nie wiem, ale to jest ładne. Zróbmy monumentalny statek kosmiczny. No i mieliśmy takie, uwielbiamy ten kamień, ten monumentalna prostota w tym brutalizmie, osadzony w takim brutalistycznym stylu. No idę na Dunę, patrzę i to, co jest fajne w Warszawie, że rzeczywiście czasami w tym socrealizmie można spotkać ten brutalizm taki w takiej ciekawej odsłonie. No i ta Duna właśnie, ta estetyka tej Duny, no to jest dokładnie ta estetyka, która w nas, znaczy we mnie rezonowała, nadal rezonuje i którą my się śmiejemy z Maj, bo rzeczywiście tam 11 lat temu to nie wiem, żebyśmy kiedyś taki teledysk, już, no z 2-3 teledyski właśnie, gdzie ten monumentalizm w tym science fiction osadzałyśmy. Super, dziewczyny, wielkie dzięki, że znalazłyście chwilkę, że wpadłyście tutaj. No i tego wam właśnie życzę, żebyście jak najwięcej mogły realizować swoich pomysłów. Dziękuję. Dzięki wielkie. A moimi gośćmi były dzisiaj Mai i Julie Bui. Pa, pa. Param, param, pam, pam.